Stacja Narciarska Cienków w Wiśle Malince. Tutaj Kuba rozpocznie swoją przygodę z narciarstwem. Na początek wizyta w wypożyczalni. Wypożyczalnia narciarska. Jak widać, zakładanie butów narciarskich to nie taka prosta sprawa. Przydaje się pomoc taty. Gotowy, ubrany. Teraz trzeba wyjść na zewnątrz. Różne są techniki wynoszenia nart. Pierwsze chwile na nartach. Dobrze, że jest instruktor, pan Gustaw. Wiatr i śnieg niestraszne. Cel jasno wyznaczony. Wyciąg talerzykowy z Sarajewo. I jeszcze tylko parę odbić kijkami, parę szusów. Podstawy narciarstwa opanowane. Kuba zjeżdża z wyciągu Sarajewo i kieruje się na widoczny przed nim wyciąg klepki. Wyciąg klepki Wisła Malinka. Kuba z instruktorem panem Gustawem przechodzą przez bramki na kanapę czteromiejscową. Są na taśmie. Zbliża się powoli kanapa. Wsiadają na tą kanapę i ruszają do góry. To pierwsza podróż zimowa Kuby wyciągiem kanapowym. Podobno, jak mówi Kuba, nie było problemów z opuszczaniem kanapy. Kuba z instruktorem, panem Gustawem, zjeżdża ze stoku przy wyciągu klepki. 7 godzin. Tyle zajęło Kubie opanowanie podstaw narciarstwa.